jakie piękne dziecko! 2 dodać 2 to 4, 4 dodać 4 to 8. Wiem, ile wynosi obliczenie kosmosu, a otchłań to mój kosz na śmieci. Co jest? To dziecko jest zbyt mądre, przecież ono się dopiero urodziło. Dobra, sprawdźmy, dlaczego jest takie mądre. Czemu mnie pan tu wrzucił? To jest nielegalne, znam całe prawo. Moja głowa, to jest zbyt ciasno. Ono jest chyba jakimś super bohaterem. Ma 10 złamań i nic mu nie jest. No dobra, i tak nie lubiłem tego szpitala, zaraz się stąd wynoszę. O, dobrze, jest panią wszystko okej. Dlaczego pan nie jest ubrany na różowo, jak moje włosy? Dobra, już się przybrałem, teraz pasuje? Tak, jak najbardziej. Boże, nienawidzę tej roboty. Co to? Skąd tu się wzięły takie lody ekipy? Chyba się nic nie stanie, jak ja... Wezmę mojego gryza. Cytrynowy był dobry, teraz zjem sobie tego. Ej ty, czekaj! Zostawiłeś łapkę w górę i subskrypcję z dzwonkiem? Zapomniałem, podróbko Freeza, przepraszam. Zostaw, bo inaczej ci nie dam tego truskawkowego loda. A dobra, już zostawiam. No i jeszcze przed odcinkiem zapraszam na fireroad.pl. Jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem rzeczy z mojego sklepu, bardzo polecam. Bo te fireroady też polecają. Jezu, to dziecko już jest przy telefonie. Widzowie, właśnie się urodziłem i jest bardzo fajnie. Normalnie bardzo fajnie. Urodzenie się jest bardzo dziwnym odczuciem, ale zostawcie łapkę w górę, żeby się urodzić. Jezu, ile was jest? Czy jest czyje? Dobra, dam pierwszej lepszej osobie. Co? Pierwszej lepszej osobie? A, spoko. Dzisiaj, widzowie, jestem podmienionym dzieckiem. Tak, w tym momencie ten lekarz mnie podmienił. Jego imię to kuzyn. Jezu, nie mów mojego imienia, wszyscy dowiedzą się, że podmieniam dzieci. A, dobra, ale i tak się nie da wymazać już. O, jakie wy tu macie ładne koszuleczki. No dobrze, dzieci, to was akceptuję i będziemy jedną wielką ekipą. O, dobra, Adoption Center. To moje pierwsze mleko, tato, od ciebie. Nagrywaj to, dawaj. Tak, trzymaj serce, proszę. To na YouTube'a. Witajcie, to moje pierwsze mleko, spróbujmy. Jest wyśmienite! Uwielbiam mleko! Podziel się z ekipą naszą! Macie, pijcie mleko, bardzo zdrowe! Polecamy mleko od pasieki mamy. Uwaga, dziecko handluje na odcinku! A, 50! O, moje ręce! Upadają! Syneczko, ale czy to jest naprawdę bezpieczne? Nie wiem, ale trzeba skoczyć do basenu! Uwaga, ostatnio zostawiliście jeden like, więc dzisiaj będziemy skakać. Jesteście gotowi? O, dobra. Dzieci skaczą do basenu! Ekipa boy, baby! O nie! A, nie, trafiliście, dobrze! A, o nie! A, pomoże. O tak, pierwszy dzień w szkole, jesteście gotowi? Chodzimy jak królowie, mamy 10 subów! Siema, kochacie nas, mamy 10 subów! Wasz kanał to dno, co się ty gadasz? Ale nie no, gościu! A ty jesteś dno zwykłe, masz 10 subów tylko! Ale zostaw go, to jest bardzo dobry chłopak, ja jestem wujek Łuki. Dobra, cicho bądź dziadzie, a masz! Jezu, wujek! Wujek, nie, wujek. A, nie przewidziałem tego, przepraszam. O Jezu, nie. Dobra, zostawmy ich, to są bulerzy, potem będą nam zazdrościć, wujek. Chodź, jesteś cool, spokojnie. Nie martw się, nie przejmujmy się nim, idziemy na lekcję. To będzie jedyna szansa, żeby się nie wyśmiewali ze mnie. Nagram virala, let's go. Okej, wymyśliłem coś takiego, że teraz tak. Uwaga, widzowie, tak można zdobyć darmowe Doritosy. Cyk, okej. Tylko tutaj klikacie te dwa przyciski 3-3-3 i macie za darmo Doritosy w szkole. Serio, to nie jest fake. Działa w każdej szkole w Polsce. Freeze, to i tak nie wyjdzie. Nie próbuj, i tak jesteśmy no-name'ami. A, racja, i tak nas nikt nie obejrzy. Ale ostatni raz sprawdzę moją pasję. Co jest? Milion lajków! 2 miliony! 3 miliony! A co jest? Freeze! Ej, masz 3 miliony lajków! 5 milionów! 6 milionów! Wow, co jest? Ej, nie, musimy to wykorzystać, jesteśmy mega sławni. Ej, dobra, robimy rzut minimaj... Co? Tata? Co? Kim ty chcesz rzucać, synku? Wiesz co, bo tutaj jakieś pieniądze dostałem, wiesz co chodzi? Zarobiliśmy z TikToka już! Ja, ile to jest milion? Tam jest 10 milionów chyba, nie. Wiesz co, stary, sam zobacz. Tato, znaczy... Nie, dobra, jesteśmy dzięki tobie milionerami. Dzięki wszystkim, kocham was. Idziemy do... To jest nasze auto? Nie gadajcie. Czy to... Oh man. Się zapomnieli ci powiedzieć, no właśnie. Oh man, Mercedesik. Yo. Ale kozacki. Musimy kupować więcej. Tato, kiedyś tu mieszkałem. Aż się wzruszyłem trochę. No, mieszkałem w takim czymś. A teraz mam wszystko, naprawdę, tato. No, synko, ale już tu nie mieszkałem, ale co to kupiłem na ten autobus? No to autobus. Kozak, naprawdę. O, musimy kiedyś ulepszyć na to. Wow, kupiliśmy autobus? Ej, serio? Wow, jedziemy. Musimy zgarnąć co ekipę, ekipa RRM. Wujku Łukaszu, jesteś taki 300 IQ. Ogarnąłeś nam prywatny samolot. My z tego nagramy tyle filmów. Ej, czemu są takie trochę turbulencje, można powiedzieć. Simon, czujesz to trochę? Bo się trochę turbulencje robią. Ej, no chodzisz, jeszcze samolot chwieje. Simon, chwieje się trochę. Kto to kieruje w ogóle? Ej, panie pilocie, dziura w samolocie. Na halo, co to jest? Czemu to haker? Czemu to są dwa hakerzy? Rozwalimy wasz statek. Simon, musimy uciekać.
Fajrok jeszcze nie ma manikiura. Nie obchodzi mnie to. Wujek Łuki, uciekamy. Co mamy robić? Oni nam rozwalą to. Dobra, musimy klikać to. Klikajcie. Fajrok! Lecimy. O, dobra. Udało nam się świat na szczęście. Witam wszystkich. Jestem hakerem. Chciałbym przejąć kanał Freeza i ekipy. Jeśli mi go nie dadzą, to sakuję ich konta. Macie 5 dni. Widzieliście to? Simon, co my mamy robić, wujek Łuki? Ja ogłaszam zabezpieczenie hasła. Ej. Nie, no nie, ona skakuje, Simon. Ale jak to tak może być na kadłub skakować? No właśnie, jak to tam może być w ogóle? Co to jest? Uwaga, ekipa. Jesteście gotowi? Musimy tam wbijać. Wersow, dobra, tutaj wujek Łuczki. Tutaj mamy tego, naszego mini Michaela. Dobra, gotowi? Małe bronie, wbijamy. Ekipa apokalipsa! Halo, halo, hakerzy! To jest baza hakerów. Cicho, cicho, cicho. Trzeba być bardzo uważnym. Rozejdźcie się, czy tam nikogo nie ma, okej? Okej? Tutaj nie... Ej! Ej, oni płaczą! Dobra, powoli idziemy. Uwaga, bo to może być zasadzka. Ej, dobra, wbijamy w nich, dawajcie, atakujemy! Wbijamy! Macie! I co teraz powiecie na swoje usprawiedliwienie? Hakerzy? Hakerzy? Co jest? Jesteście w naszej klasce. I już nie wyjdziecie, dzieci. Teraz nagramy. Teraz będziemy was nagrywać i zarabiać z was kasę. I nikt was już nie będzie lubić. Nie, nie, halo, proszę, wypuśćcie nas, nie. Jesteście nagrywani. A tak było pięknie, a miało być tak pięknie. Dobra, jest noc. Hakerzy poszli na górę hakować chyba. I patrzcie. Ej, a oni przypadkiem nie śpią? Nie, 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 oni właśnie nie śpią. Czekaj. Okej. Moja piła zadziałała, zobacz. Możemy przejść. Teraz spokojnie, spokojnie. Nie idziemy tamtędy, bo tam chyba oni. Ja się sprawdzę. Oni tam. O nie. Dobra, idziemy. Uciekamy tędy, ekipa. Ekipa, tędy. Du. Jesteście? Okej. Jest. O, jest. Okej. Jest, otworzyłem. Uciekamy szybko. Udało się! O nie, co się dzieje? Dwa domy mają? Gdzie my byliśmy? Przecież gdzieś ściekami. Dobra, spadajmy stąd. Uciekliśmy, dobra, wróciliśmy na chatę. Ekipa, normalny dom w końcu. Dobra, możemy przejść tu. Tu jakiś haker na moim kompie. Ej, co to jest? Ej, spadaj. Ej, trzeba wziąć broń, zastrzelcie to. On ma wirusa. Fajrout, komputer się tak nagrzał, że mi spalił włosy. Nie wiem, co jest. Jak to nagrzał? Czekaj, cóż, to się nagrzewa dalej? Ej, to nagrzewa się tak. Czemu to jest na górę? Komputer się spalił, nie. Hakerzy zaskakowali, pomocy, dół. Halo, ekipa. Zarządzam ucieczkę. Racja, uciekamy. Dobra, uciekliśmy. Co tu się stało? Dobra, ludziska, tam jest haker, co nie? Mam go na celowniku, czy go zastrzelić? Pow! Trafiłem! Ej, zastrzeliłem go, ludzie! Biegamy tam! Fajrout, jak ci się to udało? To jest niemożliwe! No nie wiem, właśnie, dobra, bierzemy go! Jaki to jest słaby, jak w prawdziwym życiu! Ej, rozwaliłem mu maskę! On tak... Skoś kojarzy tę twarz. Dobra, nie interesujmy się. Dawaj, wrzucaj go, zanim się obudzi, czy coś zrobi, jakieś haki. Szybko. Dobra, jest, zamknięty. Cyk, klikamy to. Teraz wszyscy zabudowujemy. Budowa, Dobra, tutaj jeszcze tym podel. Jest, zamknięty, elo. Zabudowany, jest, nie wyjdzie stąd już nigdy. I teraz możemy iść na... Na koncert Fajro? Nie, na kandydację na prezydenta. Witamy na debacie prezydenckiej. Oj, kandydaci, freeze. Dzień dobry, lody ekipy, kozak. Kandydat, który wygrał już poprzednie, czyli Donald Brookhaven. Zbudować jak najlepsze drogi i zmienić ten świat. Fajro, co byś zrobił, gdyby Bloodsburg nas zaatakował? Strzelałbym! A pan, Donaldzie? Ja bym użył armii, żeby... A, nikt pana nie słucha. Ej, ale co jest? Freeze lepszy według mnie i tak. Ludzie, wszyscy na telewizji, wybierzcie Freeza, wygrał wybory. Tak, jest! Halo, przecież to było ustawione. Jest, wygrałem! O, bycie prezydentem to jest bardzo odpowiedzialna praca. Muszę wymyślać na przykład nowe smaki lodów ekipy. No ta posypka strzelająca jest taka średnia, no. Ale dobra, już się przyjmę. O, tutaj nowe lody ekipy, o, dobre. O, Doritosy ekipy, o, dobre. Pączki ekipy, coraz lepiej się rozwija. Mini Mike, mianuję cię na mojego zastępcę. Nie! Po 30 latach, już mam 67 lat. O, Wersow, żyjesz jeszcze? Nie wiem. No tak, wujek Łuki już w ogóle dawno, niestety. Moje Michaelu, nagrasz to. To będzie moja popisowa akcja. Fajro, ty jesteś za stary. My jesteśmy za starzy na to. Co z tego? Jeszcze mamy 10 widzów, którzy nam zostali. Wchodzę tam. Nie, Fajro, tu umrzemy. Nie umrzemy, spokojnie. Dobra, puszczę cię na chwilę. Nie, spadł mi. O nie.
to teraz czas na mnie. Uda mi się to przeżyć, czy nie? Zostawcie łapkę w górę, jeśli tak. To już jest twój koniec. Teraz ja będę nowym Freezem. Nikt nie pytał!